Siemano, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i dość nietypowym odcinku, ponieważ to będzie odcinek typu taki poradnik, ponieważ pokażę wam program, który zacząłem używać od jakiegoś czasu i sprawdza się, naprawdę się przydaje, przynajmniej mi, osobie, która na przykład streamuje, rozmawia na TeamSpeaku. Jest to program, który służy do wyłączenia mikrofonu i wystarczy do tego przyciśnięcie po prostu klawisza na naszej klawiaturze, czy to dwóch, jakim skrótem, jaki sobie wybierzemy, taki skrót będzie nam do tego odpowiadał. Więc co, mogę wam chyba to pokazać już, jak to wszystko zainstalować. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że na ten pomysł wpadłem poprzez obejrzenie jednego poradnika na YouTubie, ponieważ szukałem takiego czegoś, tego programu szukałem, nie mogłem go znaleźć. Nawet przestałem już szukać go na tym YouTubie, a po jakimś czasie po prostu sami się wyświetli w takich jakby polecanych, proponowanych filmach, dlatego bardzo fajnie. Linka macie do tego oczywiście filmu, do tej osoby, która to nagrała. Tylko to jest już trochę z 2015 roku, na 2018. Jak ja już to robiłem, to już było troszkę inaczej, więc pokażę wam, jak ja to sam zrobiłem. Dobra, a więc wy już widzicie mój monitor. Przechwytywanie macie już monitora. I jesteśmy na takiej stronce, gdzie tutaj macie linka do pobrania tego programu, macie to oczywiście w opisie. Jeżeli już sobie wejdziecie, to tutaj macie instalator angielski, jest również rosyjski, ale ja polecam angielski. Klikacie sobie tutaj ten link jakby, bo się tak podkreśla, i później to instalujecie. Po zainstalowaniu, jeżeli macie tutaj tą strzałeczkę, chyba że tu wam się od razu wyświetla, powinniście mieć takie coś jak MicMute. Wchodzicie sobie w to i tutaj macie jakieś tam zakładki. Wchodzicie sobie tak, aby ustawić mikrofon, jaki chcecie mieć do mutowania, wchodzicie sobie w device i zaznaczacie mikrofon, który chcecie. Ja mam tutaj mikrofon z kamerki internetowej oraz mój mikrofon Novox NC1. Ja wybieram oczywiście Novoxa, bo jego używam. Ja mam taki błąd, że jeżeli uruchomię ponownie komputer, mi czasami po prostu nie zalicza tego mikrofonu i mam mikrofon z kamerki. Ale jeżeli wy macie jeden mikrofon, czy to ze słuchawek, czy jakiś taki mikrofon właśnie jak ja Novox, to na pewno wam będzie przychwytywało tylko tego Novoxa, więc z tym się nie przejmujcie, a po prostu później się przyzwyczajicie, jakby wam tak jak nic zmieniało, że po uruchomieniu sobie ustawiacie. Jeżeli ustawicie ten mikrofon, wchodzicie sobie w Options i tutaj macie, żeby mutować całkowicie, a tutaj macie jakby powiadomienia. I tutaj ustawiacie dwa razy, znaczy możecie to wyłączyć tak naprawdę. Tego sound, bo to daje taki dźwięk, że po prostu jest zmutowany albo odmutowany mikrofon. Ja to zaznaczam, ja wtedy mam taką większą pewność, mi się wydaje. Ja używam tego programu zawsze, ale on mi się bardzo przyda, jak mam live'a, jeżeli rozmawiam na TeamSpeaku, bo tak to muszę zmutować jedną i drugą rzecz, a w tym momencie wystarczy, że kliknę sobie przycisk na klawiaturze, czy tam dwa, i od razu będzie zmutowany. Ale tutaj jeszcze, jeżeli to ustawicie, to nie będziecie mieli tego pod przycisk, dlatego sobie wchodzicie tutaj shortcut i setup ustawienia, nie? I tu sobie wybieracie ten numlock. Na przykład ja mam ustawione gwiazdkę i numlock 9. Tak było w tamtym filmie, który macie w opisie do tamtej osoby. Ja tak ustawiłem, bo tam tak było i się do tego przyzwyczaiłem. Jest to bardzo wygodna pozycja, po pierwsze, ponieważ jak piszecie, to możecie szybko sobie kliknąć na numerycznej i jest wszystko ok. A tak to, no to mogłoby wam to coś przeszkadzać. I jeżeli to dobrze ustawicie, to możecie już to zamknąć. W tym momencie, jeżeli kliknę sobie gwiazdkę, po czym numlock 9, mikrofon zostanie wyłączony, dlatego zobaczcie, teraz wam to zaprezentuję i w prawym dolnym rogu będzie informacja o tym. Jak słyszeliście, było takie, nie muzyczka, brakuje, był dźwięk informujący o tym, że mikrofon był na początku był wyłączony, a później załączony. To możecie klikać sobie kiedy chcecie, no tak jak mówię, i wam to będzie działało. To był taki pierwszy odcinek z tej serii, nie, no to nie jest seria, taki poradnik, to był pierwszy na moim kanale. Zobaczymy, jak się przyjmie. Jeżeli macie jakieś problemy, czy to z tym programem, czy to z czymś innym, jakiś coś was nurtuje, nie wiecie jak coś zrobić, to napiszcie, ja się może postaram to znaleźć, wam to wytłumaczyć też na filmiku. A jeżeli użyjecie tego programu, albo wydaje wam się, że to jest pomocne, przydatne, to zostawcie łapkę w górę. Mi to oczywiście będzie tak na serduszku cieplutko. Będę wiedział, że wam się to przydało i będę się po prostu cieszył. A osoby, które są nowe, mogą oczywiście zasubskrybować kanał, ten czerwony guzik tam pod spodem i dzwoneczek. Ale jeżeli jeszcze nie jesteś pewny, że chcesz subskrybować kanał, zostać, dołączyć do mnie, do mojej ekipy,
to możesz obejrzeć po prostu inne odcinki na kanale, bo troszkę ich jest. I jeszcze chciałbym oczywiście wspomnieć, że wystartowała nasza wspólna grupka na Facebooku, do której macie linka w opisie i bardzo serdecznie Was do niej zapraszam. Więc dzięki za oglądanie i do następnego. Siema!